Znajdujemy się przed Europejskim Centrum Solidarności. To tu przez ostatnie 24 godziny była wystawiona trumna z ciałem prezydenta Pawła Adamowicza. Polacy mieli szansę w tym czasie pożegnać się z tragicznie zmarłym prezydentem. O godzinie 17 trumna zostanie wyprowadzona i w kondukcie żałobnym wszyscy ci ludzie przejdą do Bazyliki Mariackiej, gdzie jutro o godzinie 12 odbędzie się pogrzeb Pawła Adamowicza. W momencie pożegnania dostałem straszny dreszcz, łzy zakręciły się wokół. Straszne to jest. Ja jestem wściekła. Jestem wściekła, że taki człowiek mógł zrobić coś takiego osobie, która tyle dobrego zrobiła dla Gdańska. Czego nauczyła nas ta tragedia? Czy ona nas czegoś uczy? Uczy nas pędzenia się pokory, a jednocześnie szanowania tych wartości, które są obecnie, a które mogą być utracone. A jakie to są wartości? Równość, wolność, braterstwo i miłość. Musimy się nauczyć, że każdy, mimo tego, że każdy ma inne poglądy, musimy się nawzajem szanować i szerzyć wobec siebie pokój i traktować siebie równo, a nie z nienawiścią do każdego z osobna. Żal bardzo, bardzo. Za krótko z nami po prostu był.